Witam was moi kochani, z tej strony Ryoko, a dzisiaj pierwszy poradnik do Counter-Strike Global Offensive. Zaczniemy od wyboru celownika. I tylko na tym, w tym odcinku będę się skupiał. To jest moje drugie konto, mam tu Silvera 6. Oczywiście jestem na grupie Drunkers, gdzie wspólnie z innymi graczami, którzy chcemy spaść z rangi, zbijamy po prostu tą rangę do S1, czyli do Silvera 1. To nie jest jakoś tam jakieś gryfowanie, czy jak wy to tam zwiecie. Ja po prostu takich sformułowań nie używam. Może od czasu do czasu kogoś tam za griffing po prostu zgłoszę, ale no to wiadomo, jeżeli 5 osób grifuje sobie i każda tak naprawdę zasługuje na report. Report is griefing. To no nie. Jeżeli 5 sobie gryfuje, to niech sobie gryfują. Ja sam to robię na moim drugim koncie, żeby tylko i wyłącznie spaść z tej rangi do Silvera 1, żeby w następny poniedziałek nagrać tutaj już mecz Silverów 1. A dlaczego chcę tak zrobić? Ponieważ teraz będę nagrywał same poradniki do Counter-Strike'a, no na razie, nie teraz. Po prostu dla najsłabszych, na razie dla Silverów 1. Dobra. Pewnie już wielu graczy zna tą mapę, jak Crash Crosshair Generator. Wejdziemy sobie w nią. Kurczę, cały się pocę, normalnie wróciłem z pracy i jestem całkowicie zgrzany. Jest u mnie prawie chyba 28-30 stopni i do tego jeszcze, kurde, piję kawę. Tak, Ryoko geniusz pije kawę w taki upał. Ale niestety wróciłem zmęczony i jakoś muszę doładować sobie tą energię. Ładuj się szybciej, no. Mecz by mi się już pewnie załadował, no. O, dwie kreski internetu. Dobra. Aspekt wyboru celownika. Na czym to tak naprawdę polega, dowiecie się zaraz, ale dla kogo ten film tak naprawdę jest? Jest on dla początkujących graczy, jak i Silverów 1, no. Mogę założyć się, że większość graczy posiadających rangę Silver 1, 2, 3, do 4, a nawet do 5, tak jak i nowi gracze, mają standardowy celownik jak ja ostatnio. Do dzisiaj. Oczywiście dzisiaj sobie pozmieniałem te celowniki. I mam od tako celownik. A nie, dalej mam standardowy, jednak go nie zapisałem. Albo mi się nie zapisał, bo musiałem szybko wyłączyć tutaj właśnie komputer, bo mi się coś zacięło, zawiesiło. Ale mam od tako. Tym celownikiem się bardzo dobrze strzela. A na swoim mainie mam od, no wiadomo, nie? Taziu Wiktor Wojtas. I możemy sobie tutaj wybierać dowolnego gracza, celowniki z dowolnego gracza z profesjonalnej sceny e-sportu. Mamy tu nawet Kinguin, ale no kurde, no Virtus Pro. To jest dopiero coś. Tutaj mamy chyba youtuberów, ale no kurczę, pewny nie jestem. Bo tutaj no nikogo nie rozpoznaję, ale tutaj wnioskuję po tym YouTube Ronin. Ronin. Ronina coś tam kojarzę, Ronin, no. Ale kurde, no. Reszta? DNS? Zero? Kurde, no nie kojarzę. Jakby tu był Izak, nie? No to wiadomo, no. Tu są jeszcze jakieś CTX. O! Jakiś nietypowy celownik. Taka mała kropka. Ale patrzcie.
Celuję. I nawet nie wiem, gdzie on leci. A tu są wcześniejsze. Już są pozmieniane, tak? Scream używa dwóch. To może jeden jest chyba do AWP, chyba ten. W sumie do AWP, AWP nie ma celownika. Kurde, co ja gadam. Taki celownik też jest dość spoko. No. Ja ostatnio używałem nawet żółtego, tak jak... Kto teraz używa żółtego? Chyba Flusza. Flusza? Nie. Goldzera. Goldzera używa żółty celownik, a biały teraz ma zielony, taki. Czyli jak widzicie, pro playerzy też zmieniają sobie celowniki. Tutaj są te, które są aktualnie. Bo ta mapa się aktualizuje co jakiś czas. A tu są wcześniejsze. No. Tak by to wyglądało. A jeżeli chodzi o tak. Jak już wybierzemy sobie na przykład celownik, możemy sobie wejść tutaj i postrzelać sobie parę headshotów. Ej, ej, ej. Nie ma takiego uciekania. Ale mnie wkurza. No. Tyle by z tego było, no. Jeżeli już sobie wyszliśmy, posprawdzaliśmy wszystkie celowniki, jak one tu wyglądają, to oczywiście możemy przejść dalej. Ja wybrałem sobie właśnie celownik od Taco. Tutaj możemy jeszcze zobaczyć, jak te celowniki tutaj mniej więcej sprawdzają się na danej mapie, tak? Najbardziej chyba popularny to jest, z tego co zauważyłem, to zielony i taki jasno niebieski, dajmy na to o ten. Bo je wszędzie widać, jakbyśmy wybrali sobie na przykład, nie wiem, mapę The Inferno i wybrali ten sam celownik, tylko że czarny, a może mniejszy, weźmiemy sobie ten od Taco. I kolor czarny. No ej. No, to patrzcie. Tutaj obok ninży kuca przeciwnik. I my stoimy gdzieś mniej więcej tutaj. I celownik. Celownik mi się zmieszał z otoczeniem. Zauważyliście? Pewnie to zauważycie. Tutaj mam, o, taki czarny celownik i sobie pojadę tutaj tą krechą. O, zmył mi się. Ja już celownika totalnie nie widzę. Więc w niektórych przypadkach gdzieś, gdzie jest na przykład ciemno, typu ciemnia, jakieś andery, nie andery, jakieś aparty, nie aparty, będzie nam się mieszał ten czarny celownik, więc ja polecam no takie bardziej jasne kolory. Oczywiście zielony, taki jasno niebieski, no może nie ten, taki bardziej turkusowy, no. No, biały celownik, no kurczę, też jest niby dość dobry, ale też nam by się mieszał z białym otoczeniem, na przykład tu na drzwiach, no kurde. Widać niby te czarne kontury, ale dalej może się nam na daleko może nam się zmyć. No nawet taki różowy może być. Jak najbardziej różowy celownik. Ja no najbardziej to czerwone wybieram. Mimo że no wszyscy mówią, ej, jak ty grasz na tym terenie, skoro to jest niby twoja mapa Ryoko, a kurde masz czerwony celownik, przecież tam jest czerwony pociąg. No co ja wam mogę odpowiedzieć? Normalnie mi się gra, no, fajnie i... Gitara, ugrywam tam jakoś te rundy, tak? O, na przykład na Nuku są czerwone kontenery, no widzicie, żeby mi się to zlewało? Na Cashu też jest dużo czerwonych elementów, ale mi się to jakoś nie zlewa, najbardziej i tak popularnie jest zielony. I chyba sobie takowym będę grał. Na moim mainie też zmienię sobie celownik. I będę właśnie grał takim jak tu. Żeby mi się po prostu nie myliły te celowniki. I jeszcze, co wam chciałem powiedzieć. Przez ten tydzień będę wybierał odpowiedni, jak najlepszy celownik dla siebie spośród tych, z tej ściany. Tylko i wyłącznie z tej ściany. No, bo tutaj mają najlepsze celowniki. No, no i ewentualnie może coś stąd wybiorę. Zobaczę, no bo na przykład no...
Kurde, gdzie jest moja broń? Ósma sobie wezmę. O! No, taki jakoś mnie nie przekonuje. Kurde, no nie potrafiłbym chyba tym strzelać, nie? No, za mały dla mnie. Ten jest taki odpowiedni od Taco. I wiecie dlaczego oni mają właśnie, pro playerzy mają takie, kurde, taką jakby kropkę, no nie mówię, że kropkę, ale taki punkt w środku, czysto od niczego. Po to, że jak widzicie, mam głowę przeciwnika. Mój celownik cały ją wypełnia i wiem dokładnie, kiedy celuję w głowę. Czy oni kevlar mają, czy co? Wiem, kiedy celuję w głowę. Jak już mówiłem, pro playera, to ze mnie nigdy chyba nie zrobią. Nie no, będę trenował. Wrócę do treningów, bo ostatnio moja forma jest totalnie, ale to totalnie lipna, mimo że wczoraj wygrałem 7 meczy na 8, bo jeden przegraliśmy z chłopakami i kurde, no rangi dalej nie wbiłem, no. Nie awansowałem, no. Typowe, nie? W Valve, jak coś robi. I będę wybierał swój własny celownik właśnie po to, żeby za tydzień w meczu przedstawić wam, który sobie wybrałem i czy mi pomógł. No, bo każdy celownik jest, no wiadomo, każdy ma inny celownik, tak? Jakby każdy grał na standardowym, no myślelibyście sobie, kurde, no każdy powinien grać na takim samym. Nie, każdy gra na takim, jaki mu odpowiada, więc polecam wejść na tą mapkę, najpierw ją subskrybując. Wejść w tą mapkę, wybrać sobie celownik spośród tych, które tu są, albo po prostu stworzyć sobie nowy. Jaki chcecie, na przykład, no, wybiorę sobie taki. Kurde. Aha. Jak to działa teraz? O. O kurde, ale celownik. Nie, no ja bym z tego strzelać nie potrafił, nie? Ale dajmy na to sobie, o. Kurde, za daleko chyba. No nie, ej. O, tu możemy sobie grubość, kontury. Tu mamy wysokość, szerokość. O kurde, ale mi się oddala teraz. Patrzcie, jak chodzenie. Normalnie. Takim to na pewno byście grać nie chcieli, nie? Weźcie takim, zagrajcie w kanterze. Nie no, to już by była porażka. Ale no, zmienimy sobie to na 0. Kurde, i czemu mi wybrał czarny? Nie wiem, no ale dobra, mniejsza z tym. Możecie zrobić własny celownik, jaki tylko chcecie. Oczywiście mi się nie rozszerza, gdy chodzę i bo nie lubię takich. Możecie sobie jeszcze tutaj full auto potrenować. No jak widzicie, mi mniej więcej to wychodzi w ten sposób. A na przeciwniku jak? W sumie nie najgorzej. Ja bym tak przyciągnął full auto. Tu będzie ich trochę. Dobra, uznajmy, że mam 30 ammo. Czemu tego nie zrobiłem? Jak widzicie, full auto, no, da się kontrolować z tego. I możecie sobie tutaj tak na przykład też potrenować.
Ja mam ostatnio zadrewnianą rękę do tego i no po prostu nie nadaje się ostatnio na mecze. Muszę potrenować. Ale zachęcam was do stworzenia własnego celownika. Możecie mi na przykład w komentarzu napisać, kogo wybraliście i czy jeżeli sami zrobiliście celownik, to możecie mi na przykład powiedzieć, znaczy no powiedzieć, no napisać mniej więcej do którego pro playera ten celownik jest zbliżony, stworzony przez was. A ja w tym momencie żegnam się z wami i życzyłbym wam, jeżeli wyjdziecie na tą mapę, przyjemnego wyboru celownika odpowiadającego dla was. Nie pytajcie się mnie proszę, jaki ja będę miał celownik, bo sami będziecie pewnie widzieć. Aktualnie no spodobał mi się najbardziej od tako. I tym takowo będę grał. Tako. Takowo. Taki dowcip miał być, ale nie wiem czy mi wyszedł. Ocencie sami. Ale takowo od taka wziąłem ten celownik. I tako wym będę grał. Więc do usłyszenia i zobaczenia w następnym odcinku poradniku w sumie. W następny poniedziałek. W sumie to będzie już mecz, bo będę robił jeden odcinek poradnika. Drugi odcinek będzie właśnie związany z meczem i z poprzednim odcinkiem. I tak będzie non-stop w kółko i takowo będę to robił. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Wiadomo, hejter, który mi ostatnio łapkuje w dół, zrobi to i tak po swojemu, że da mi kolejną łapkę w dół, ale i tak dziękuję za wyświetlenia, hejterze. Dzięki. Subskrybujcie ten kanał, jeżeli chcecie więcej takich materiałów. Piszcie w komentarzach oczywiście. Na razie skończyłem serię już samym. Nie wiem, kiedy następna seria, więc takowo nagrywam odcinki właśnie z Counter-Strike'a. A teraz do zobaczenia. Trzymajcie się serdecznie. Miłego poniedziałku wam życzę i odpoczynku na pewno po pracy. Cześć!